musiał pobiec, Fenris. A wreszcie, zacznijmy kopać. Jazda! Mam was pilnować. Kurczę, przecież nie od tego jestem elfem, żeby być opiekunką bandy Wigglesów. Tak. Macie! Dostałam je od Odyna. Te pierścienie są wszystkim, co zostało z obroży Fenrisa. Pierścień powietrza i pierścień ziemi. Dbajcie o nie. Rozumiecie? Mhm. Przecież nie jesteśmy głupi! Po drodze z pewnością znajdziecie inne pierścienie. To opuszczone miejsce wygląda zupełnie jak wasz żałosny obóz. Rozbijcie namioty i rzućcie okiem na okolice. Frajerzy z innych klanów z pewnością gdzieś tu kopią. Może będą wiedzieć, gdzie Fenris ukrył pozostałe pierścienie. Nigdy nie zrozumiem, jak ktoś mógłby chcieć żyć pod ziemią. Bawcie się dobrze. Macie tu chyba dość ziemi do przerzucania. A, one dziergają, a myślałam, że one ostrzą spikulce, żeby je stabować. Głupia elfica! Obyś wpadła na kamień! Elfy? Ble. Dobra, łapmy tego Fenrisa. No to zapierdalamy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym, kolejnym, znowu powtórce. Ja pierdzielę, jestem tak żałosnym youtuberem, że jest to opcja po prostu nie podobna. Ale wiem jedno. Powiem. Trzeba trochę ścić. Nie! Trzeba troszkę ściszyć. Jestem tak kiepskim youtuberem, że po prostu nic, tylko pożar się, panie Boże. Robi jedną serię, później ją kończy, zaczyna robić tą samą serię na innym kanale. Dlaczego? Bo jest głupim głupkiem. Ale tak w zasadzie to nie wiem czemu. Wiem oczywiście czemu. Chodzi o to, że była taka fajna sytuacja, której w zasadzie nie. Niech tylko jedna osoba to robi. Ty za to pójdziesz mi tam na dół. Sprawdź mnie tutaj, motherfucker. Co my tu mamy? Miałem swoją serię na pierwszym kanale, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ten kanał po prostu będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do walk rycerskich i nie chcę go niczym innym zaśmiecać. A co za tym idzie? Wszystkie gry będą teraz tutaj i no niestety muszę zacząć tą serię. Serio. Zacząć tą serię od nowa. Tym bardziej, że mój komputer raczej chyba nie chce ze mną współpracować. Tu już widzę pewne problemy, jakie wchodzą mi w drogę już od razu na start. Takie, że mam tu obramówkę, którą będę musiał usunąć, czyli zmniejszyć cały obraz w postprodukcji. No i oczywiście jak się gdzieś cofam, to tutaj wyskakuje to okienko, kurde, Windowsa. To jest, kurwa, irytujące. No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobra. W ogóle tak mało cokolwiek mówię ostatnimi czasy. Bardziej to są moje rozgrywki przez internet z innymi ludźmi, gdzie gram w Counter-Strike'a czy Warcraft'a trójkę. No i nie za bardzo zaczynam o sobie opowiadać, z czego już dawno zrezygnowałem, można by powiedzieć, naprawdę, irytuje mnie to już, z czego zrezygnowałem w pewnym stopniu, nie było to celowe, po prostu taki typ nagrywania zacząłem prezentować. Nie wiem, czy to się znajduje z jakimś dobrym odzwierciedleniem, czy złym, jest to trochę ciężkie do określenia. Mimo wszystko chcę teraz rozpocząć znowu moje dwie serie z Wigglesów i The Guild 2. Z tym, że The Guild 2 muszę znaleźć, bo ja płytę z dodatkiem w zasadzie, bo gdzieś ją zgubiłem. Prawdopodobnie w momencie przeprowadzki to się stało. No.
I też było pytanie do mnie, dlaczego zrezygnowałem właśnie z tamtych serii dwóch. No właśnie to jest odpowiedź, bo się przeprowadzałem, a faktem to było dawno temu. No ale jakoś zapomniałem o tym wszystkim, stwierdziłem, no nie, no dobra, ruszę z czymś innym, mam lepszego kompa, chciałem nagrywać Wiedźmina trójkę. Znalazło się to z całkiem fajną aprobatą, jednak w momencie, kiedy zacząłem to wrzucać, nagrywać, to tego mało kto oglądał. No wiadomo, to jest ciężko oczekiwać czegokolwiek od ludzi, kiedy... ciężko czegokolwiek oczekiwać od ludzi, kiedy masz tak mało widzów, gdzie twój kanał w większości to ludzie oglądają ze względu na walki, a nie te, więc przełożyłem to na drugi kanał. Poza tym przesycenie Wiedźminem w samym momencie było bardzo, bardzo spore i no, nie odnajdywało się to z aprobatą wśród zwykłych widzów. O, dobra, w końcu dochodzimy do jakiegoś fajnego pomieszczonka. Czy ja tutaj będę miał fajta? Znajdź się pierścień. No, dobry kościk, dobry. Lubię. Podziwiam, pozdrawiam. Magda Gessler. Kurde, przydałoby się trochę rozjaśnić. Przynajmniej mi się tak wydaje. Graficzne. Patrzcie, jakie ustawienia graficzne! Jasność, no i gamma, i powrót, no i nie widzę w sumie różnicy. O Jezu, poleciały rzeczy. To w sumie już nie muszę tutaj kopać. Nie! Moje dwa pedały, idźcie na exploring. Ty, masz kamień! Podnieś kamień! Mamy kamień! Chłopaki, dziewczyny! Ej, jeszcze mamy kamień! Idziemy, kurwa, budować, nie wiem, chatki. Chatki, ruchatki. O, patrzcie, to jest najpiękniejsza rzecz na całym świecie. Chomik! No, kurwo mała! Wróć! Zbierz! Ej, kurwo. Dobra. My to idziemy w exploring, taki soczysty, mglisty. No dobra, tutaj nie opłaca się tego. O! Chomik! Złapany! Wiiu! Łap chomika, łap chomika, tuturutu, kurwo. Wróć! Tutum, tutum, tutum. You're mine! Motherfucko! I łap robaka. Motherfucka! Łap robaka. Dobra. Idziemy nimi dalej. Exploring, exploring. Tutaj robimy jedzenie. Bardzo ważne. Aha. Jakbym chciał się pokusić, to bym zrobił jeszcze jedną kopalnię. Dlatego ty, Andrzeju, znaczy, że masz jakieś itemy. O ja. Co tu się dzieje? Mamy znowu te same pomieszczenia. Pewnie kojarzycie je i w ogóle tak. O matko Nabi, znowu ten sam odcinek, znowu te same rzeczy. Jesteś nudny. Nie będziemy cię oglądać, bo taki chuj. Łap chomika! Szybko! Noż ty głupia kurwo! Lep. Tu był gdzieś. Łap sukinsyna! Normalnie. Ha! Wszystkie chomiki! Złapię wszystkie! Pokémon! Ja mam pytanie, dlaczego wy mnie oglądacie? Ach, te 3D. Patrzcie, jaka góra. Kurwa, Minecraft się nie umywa do tego. I te góry tam w dali. O ja. I feel so good. Dobra, zrobiliśmy klocek. Postawiliśmy klocka. Kurwa, jaki żenujący dowcip. Dobra, skoro postawiliśmy klocka, możemy go wybudować. Na przykład gdzieś tutaj. Moją drogą, przypomina mi się taki bardzo stary dowcip. Dzieci wesoło bawiły się klockami, mama przyszła i spuściła wodę. Ostatnio miałem rozmowę ze swoją dziewczyną i tam w zasadzie to była rozmowa o pierdołach i tak gadamy. Ja tak w pewnym momencie wróciłem do domu, bo akurat wtedy gadaliśmy w pracy, wróciłem z pracy. Jestem w domu, siadam przed kompa i tak
Mówię, a, dom, słodki dom. Na co się tego nie mogę powiedzieć. O, w ogóle, skoro mowa o Francji i tych całych wydarzeniach, to chuj w te wydarzenia, chcę wam powiedzieć o moich wydarzeniach we Francji. Mianowicie, byłem na turnieju rycerskim, gdzie po raz pierwszy od dłuższego czasu brałem udział w walkach 5 na 5, walkach dwuhurtowych. Osobiście nie uważam, że wyszły mi dobrze. Tak, po tak długim czasie stwierdzam, że kondycja by się przydała, mimo wszystko zacząć trenować i żeby to miało jakieś ręce i nogi. No to pojechaliśmy na ten turniej, bo naprawdę fajna impreza, poznałem naprawdę fajnych ludzi. Gdzie walki były naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Ta idzie gotować. Nie, nie idź gotować, możesz ich po prostu odstawić te robaki. Tu. Masz odstawić to. Myk. O Jezu. Jak ty kurwa się nazywasz? Shirley? Dobra. Tamtego tu. Fajnie, że to nie trzeba klikać, żeby kolejkować. Chomik. Z drzewa? Chomik na biegu. Sorry, znaczy ja to stanowię. A, fajny turniej, naprawdę wysokim poziomie. Nie lada musiałem się namęczyć. Niejednokrotnie astma dała mi się we znaki, gdzie po prostu myślałem, że płuca wypluje. Po raz pierwszy od bardzo dawna czułem taki stan, gdzie oddychasz, ale czujesz, jakbyś nie oddychał i się zaczynasz dusić, mimo iż zdajesz sobie sprawę z tego, że no kurde, twoje płuca nabierają to powietrze i je wypuszczają, nabierają i wypuszczają, a ty cały czas czujesz, że kurde, tam się nic nie dzieje, że się cały czas dusisz. Naprawdę bardzo, bardzo kiepskie uczucie, nie polecam nikomu. Jeżeli macie astmę, to wam współczuję również, bo wiem, o co chodzi. Dobra. Jeżeli chodzi o walki bohurtowe, też również śmieszna historia, bo jechaliśmy ogólnie z zamiarem zajęcia drugiego miejsca, kurde, jedziemy do Francji, to kurwa, będzie prosto. No, co się okazało? Dowiedzieliśmy się w trakcie, że część osób walczących w ogóle nie weźmie udziału. Smutek, hańba i rozpacz. Dalej, w momencie, kiedy już przyjechaliśmy, ubraliśmy się w lachy, wyszły pierwsze starcia. Jedna osoba z siedmiu, gdzie... Dobra, inaczej. W walkach bohurtowych normalnie 5 na 5 jest potrzebnych 8 osób. Dlaczego? 5 walczących, 3 na zmianę. W momencie, kiedy jest potrzebna zmiana, to ludzie się zmieniają. Może być to po... mamy minimalnie 2 walki w jednym starciu, a starć mieliśmy bodajże 5. I ilość walk była różna. Zazwyczaj była po 2, bo wszystko przegrywaliśmy. Ale pierwsze walki wygrywaliśmy, bo mieliśmy Igora i mieliśmy Ruska, który nazywał się Slava Livakov. No i w momencie, kiedy zaczęliśmy toczyć te pojedynki, walki, zaczęliśmy prowadzić walki bohurtowe, doszło do takiej sytuacji, gdzie... doszło do takiej sytuacji, gdzie Igorowi wlepili czerwoną kartkę, co uważam za niesłuszne, bo mimo tego, co mówili sędziowie, których uważam za debili i nieumiejących liczyć, stwierdzili, że należy mu się ta czerwona kartka, bo taki chuj. Aha, no sensownie, no dobra. W tym momencie jesteśmy z 6 walczącymi. O! Film. Zaraz dokończę. Świata. O smaku chomika.
Też taki byłem. Co to dacie, jeśli ją uwolnimy? Co? Otworzyłamy wam bramę do podziemnego świata! Bramę do podziemnego świata? Ach ci zjerani, kurde, hipisi. Cześć, Oblesy. To znaczy Wiglesy. Znaleźliście już pierścienie? Czego tu chcesz? Pomóc wam, wy biedne, słabe istoty. Obejdzie się. Nie. Pierdol się! Jednak, aby okiełznać Fenrisa, będziecie musieli... Dupa. I co potem? Mamy sobie z nich zrobić kolczyki, czy co? No można. Wasi przodkowie stworzyli. Brzmi aż za prosto, nie? Dzięki niezwykłym zdolnościom kowalskim i starożytnej karnej magii powstał Glarpnir. Pozwalał Odynowi, władcy wszystkich bogów, panować. Tak. Jakbyśmy nie mogli stworzyć ich na nowo, bo nie mamy wiedzy, bo jesteśmy głupi. Muszą oni stworzyć Glarpnir na nowo i wykorzystać ten niezniszczalny naszyjnik do spędzania. Masz oczy jak cipki. Z 11:10. Ale ten czas zapierdala! No. Skończysz już? Jeden potężny naszyjnik. Mocny. Onoring to rule the most. No. Mocny, niezniszczalny, fajny. Dobra, wracając. Było nas 7. Igor dostał czerwoną. Slava jako mentalny rusek stwierdził, że a pierdoli to. Bo czemu by nie, bo kurde zabrali jednego z członków drużyny, no to nie walczę i niech drużyna zostaje w pierdol dalej, nie? No, to mamy już 5 osób, które walczą, a przynajmniej próbują dalej walczyć. Natomiast w trakcie walk okazało się, że jedna osoba dostała ataku astmy i to nie byłem ja, gdzie przez 15 minut, czyli przez jeszcze kolejne dwie walki z... Dwa starcia. Nie, dwie walki. Walki z dwiema drużynami. Musieliśmy walczyć w 4 osoby. To było naprawdę męczące, to było naprawdę ciężkie. Mimo wszystko było to bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie byłem wystawiony na taki wysiłek, na takie walki. Gdzie miałem w ogóle nowy sprzęt, który nigdy nie był wcześniej testowany. Ja myślałem z początku, że to skończy się jednym wielkim masakrowaniem. Poczuję się, jakbym był takim lewakiem. Korwin by się ucieszył, jakby mnie masakrował. Lewakiem faktem nie jestem. No i cała sytuacja wyglądała tak, że byliśmy w jednej wielkiej dupie. I wszystko praktycznie przegrywaliśmy, prócz pierwszych dwóch
walk, które pozwoli nam na ogólnej statystyce mieć jedno zwycięstwo na 5. Jedno na 5 zwycięstw. No i tak się skończyło. Natomiast jak były walki indywidualne, to w ogóle inna sprawa, bo to tam już była zupełnie inna konwencja, w której nigdy wcześniej nie brałem udziału. Trójbój, walka na miecz długi, czyli półtoraka, walka na miecz i puklerz, walka na miecz i tarczę. W pierwszej walce dostałem gościa, który jest chyba jednym z najlepszych walczących w Anglii, w dodatku jest Polakiem. No i tak jak walka na półtoraka była bardzo wyrównana, bo cały czas do siebie podchodziliśmy, taka walka jak w szachach, tu ruch, tu ruch, tu ustawienie, tu coś tam, przez co wydawało się to może nawet nie tyle dynamiczne, bo dynamiczne to ani chuja nie było, ale bardzo takie do wyczuwania przeciwnika, że przeciwnik starał się nie stracić koncentracji, nie stracić tego punktu. A były to po prostu takie pojedyncze uderzenia, czasami seryjka. Natomiast w innej walce, jak go zobaczyłem, jak walczy serio, to gdybym je chciał tak przycisnąć, to bym je zjechał jak, kurde, nie wiem, jak tanią dziwkę. Ale tak... No, pojechał mnie srogo, po prostu nie było szans, żebym z nim wygrał. No, w drugiej walce dostałem Wołka, który jest najlepszym walczącym Polski. Czyli też, kurde, srogo. No, a dwie walki z Francuzem i Luksemburczykiem wygrałem, więc nie jest najgorzej. Ale zmieniłem całkowicie taktykę z racji tego, że w pierwszej walce z Łukaszem Kowalem, czyli tym Anglikiem, po prostu przestałem walczyć więcej na półtoraka, bo był dla mnie zbyt męczący, zbyt uciążliwy. A co za tym idzie, bardzo dużo przy nim traciłem. I nie chodzi mi tylko o punkty. Bardziej chodzi mi o samą kwestię kondycyjną. W momencie, kiedy wyszedłem na półtoraka i na pukresz, to na tarczy nie miałem sił. A na tarczy jestem o wiele lepszy niż na półtoraku, więc wolałem sobie zaoszczędzić energię na miecz i tarczę, na miecz i pukresz, których miałem jakieś szanse, a odpuścić sobie całkowicie półtoraka. No i tak też zrobiłem, co w efekcie skończyło się dla mnie bardzo pozytywnie, bo odpuszczając sobie tego półtoraka, odpuszczając sobie właśnie te pierwsze starcia, lepiej mi poszło na mieczu i buklerzu i na mieczu i tarczy, przez co miałem 2 na 4 walki wygrane, no ale niestety nie pozwoliło mi to wyjść z grupy, bo tylko dwie osoby wychodziły, czyli Wołek i Łukasz. Z czego jestem osobiście przekonany, że bardzo, bardzo na to zasłużyli. W finale pokazali naprawdę bardzo ładne walki. I osobiście, że gdybym ja miał tam być za któregokolwiek z nich, to byłoby mi głupio, bo naprawdę w walkach finałowych ludzie pokazywali naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom. Gdybym ja tam był, to byłaby kpina. Mógłbym powiedzieć, o Jezu, kto wypuścił tego raczkującego kretyna, on w ogóle nawet nie wie, jak się trzyma miecz. No dobra, wiem, jak się trzyma miecz, ale kondycyjnie wymiękał. No i to tyle, jeżeli chodzi o mój wyjazd turniejowy. Jeżeli chodzi o weeklessy, to będę starał się je robić częściej. Póki co niewiele tutaj mogę wam zaoferować. Jezu, znowu ta godzina. Bo nie wiem, czy opłaca się. Mi się osobiście nic nie opłaca robić teraz na YouTube, z racji tego, że ja w ogóle nie zarabiam na nim. Robię to dla swojej przyjemności, ale czy wy chcecie go oglądać? Jeżeli chcecie oglądać weeklessy, to spoko. Z The Guild 2 też bym sobie zrobił seryjkę znowu. Tym razem zagrał inną postacią, jakoś trochę trudniejszą. A całość bym po prostu później ogarnął. Dobra, tam piszcie, czy chcecie mieć te dwie nowe serie, weeklessy i The Guild 2. Bo chciałbym poprowadzić w końcu jakąś taką serię, może nawet Wiedźmina bym mógł poprowadzić, takiego bardziej na luzie, nie robić tam misji głównych, tylko misje poboczne, biegać sobie, eksplorować, fajnie. Oczywiście serca z kamienia nie mam. Teraz jestem trochę w dupie finansowej i nie mogę sobie na nic pozwolić. Ja już tutaj mam przygotowany sznur, żebym się miał na czym wieszać, jak będę miał już takie potężne długi. No, tymczasem dajcie znać, jaką chcielibyście serię, żebym kontynuował. Ewentualnie,
albo nawet i lepiej, zaproponujcie, rzućcie swoje propozycje gier, które mógłbym zagrać, których mógłbym sobie, nie wiem, klikać, coś tam robić i w międzyczasie opowiadać o jakichś tam swoich wydarzeniach, o swoim życiu. Bo na przykład w Counter-Strike'u czy Warcraft 3 nie bardzo jestem w stanie. Mógłbym zrobić serię z kampanii Warcrafta 3, ale nie wiem, czy to ma sens samemu. Mógłbym spróbować w koopie z kimś. Osobiście mógłbym zagrać z Matrixem, który jest moim widzem i kilka razy już z nim grałem, naprawdę w porządku osoba. A tak to... nie wiem, czekam na wasze propozycje, co byście chcieli oglądać, co mógłbym nagrać, z czego wy i ja mielibyśmy fan. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, w następnych odcinkach, dzięki i będę starał się je nagrywać na bieżąco. Cześć.